Cześć, jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy zdemiarze, w dzisiejszym odcinku, uwaga, uwaga, kupimy 2100 gemów, wydamy prawie 500 zł na Brawl Stars i kupimy wszystkie stopnie karnetu zadymiarskiego. Co za tym idzie? Odblokujemy cały karnet wraz z nowym zadymiarzem. W dzisiejszym odcinku postanowiłem, że zrobię dla was konkurs na karnet zadymiarski. Za każde 5000 łapek zostawione pod tym filmem w następnym odcinku rozdam karnet zadymiarski, więc wszystko zależy od was, więc klikaj mordeczko w tym momencie, łapeczkę w górę, w komentarzu pochwal się swoim nickiem z gry Brawl Stars i napisz nam, co będziesz robił w dzisiejsze piękne popołudnie, bo jest mega upalnie. Oczywiście chciałem was jeszcze wszystkich przeprosić za echo, które jest u mnie w studio, ponieważ zmieniłem sobie swoje studio na nieco większe, no i walczę teraz z echem, jutro już prawdopodobnie go nie będzie, ale musimy się przez te dwa dni jeszcze wspólnie pomęczyć z takim moim nieczystym głosem. Trudno. Jeżeli jesteś nowy na moim kanale, zasubskrybuj kanał z dzwoneczkiem, a teraz polecą dwa krótkie filmy podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem Farel i wygrali Megaboxa. Dziękuję za wsparcie, pamiętajcie, że robicie jakieś zakupy z kodem Farel, nagrywajcie, podsyłajcie krótkie filmiki na mój e-mail kodfarel@gmail.com, a jeżeli twój krótki film pojawi się u mnie na odcinku, to znaczy, że wygrałeś Megaboxa i musisz sprawdzić swoją skrzynkę odbiorczą, ponieważ odesłałem ci kod PSC o wartości Megaboxa. Jeżeli chcecie fajnie wyglądać i przy okazji mnie wesprzeć, możecie wbić na pixshop.pl, tam znajdziecie najlepsze koszulki w sieci, link w opisie. No to teraz, moi kochani, wbijamy w nasz karnet zmiarski i na samym początku od razu mamy do odblokowania surfera Karla. Ale po co ja to robię? Po co ja to robię? Farel, opanuj się. Przecież na początku musisz kupić karnet zadymiarski. Totalnie o tym zapomniałem. Ulepszony karnet zadymiarski za 240 gemów. Mamy to. No i teraz możemy odblokować naszego surfer Karla. Leci! No i to mi się podoba. Nowe przebranie Surfer Karl z karnetu zadymiarskiego. Kozak skin za pierwszy poziom karnetu. Pięknie. Dobrze, moi drodzy, to co? Lecimy. Kolejne stopnie karnetu. Ciach. Oczywiście, że kupujemy. Dolecimy sobie aż do baza. 18 poziom, a wy za każdym poziom zostawiacie łapeczkę w górę. Jeżeli jeszcze nie zostawiłeś łapki w górę, no to przyjacielu, klikaj. Pod tym filmem mi się wydaje, że jest szansa dobić 70 tysięcy, bo jest tyle poziomów. Okej, 27 poziom, 28, 30 i mamy nowego zadymiarza. Odblokowujemy. Tak jest! Tak jest! Chromatyczny zadymiarz! Buz! Baz, przepraszam. To ratownik Velociraptors. Nieustannie rozglądający się potrzebującymi pomocy, by rzucić im torpedową bojkę, ale zwykle przesadza z entuzjazmem, więc moi drodzy, od razu wybieramy naszego nowego zadymiarza Baza i lecimy z nim meczyk. Tak jest, moi kochani. Mam nadzieję, że się uda wygrać pierwszy mecz. U góry jest jakaś Penny, dobra. O kurczę, tu jest Poco. Spoko chyba nie będzie wcale spoko, bo Poco ma troszeczkę większy zasięg ode mnie. Ja postaram się otworzyć chociaż jedną skrzynkę, żeby mieć tego Power Cubesa. Dobra, uciekamy, uciekamy. Chyba, że ten Poco jest totalnym botem, no to go wtedy porobię. Okej, okay. Nie jest jakiś za bystry. Dobra, łatwo. Łatwo, proszę państwa. Czy jakąś emotkę mam? Oczywiście, że mam podstawową emotkę. Za chwileczkę kolejne emotki poodblokowywujemy. Lecę sobie po kolejną skrzyneczkę, ciach. Bije już po chyba 546 na 4 Power Cubesach. Oczywiście nasz baz w ogóle nawet nie jest wzmocniony. Jest na pierwszym levelu. Przypominam wam, że w jutrzejszym odcinku wlatuje odcinek, jak maksujemy baza. Ten kolcik. Pyk, przyciągamy się i bomba, bomba, bomba. Colt leży. 3 Power Cubesy się z niego posypały. No i pięknie. Szukamy kolejnego ziomka. Nie trafiam! Nie trafiam, nie przyciągnąłem się! Cofam się, cofam się. Dobra, gościu, z tobą łatwo robię. Tutaj oro. Pięknie. Karl. Miny, 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 miny! Ole dymy! 12 Power Cubesów baz. To jest to. Dobra, zrobimy to jakoś tak fajnie. Tego Daryla bym musiał podjechać na szybkości. Chodź, Daryl, ja muszę sobie na tobie ulta naładować. Albo na Karlu. Nie no, kurczę, panowie, przecież nie będę się z wami tak ganiał tutaj po tych krzakach. Dawajcie, dawajcie. Okej. Okay. Dzięki. Dzięki. Przypominam, że jeżeli te kółko wokół baza dotyka jakiegoś zadymiarza, to ładuje mi się ult. Przypominam, patrzcie na to, co robię teraz. Cyk. I bomba w oko. Ciach, 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 ciach. Nie zdążę nawet ulta użyć. Dobra, jazda, jazda, jazda. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, gościu, dokąd? Nie dość, że go ultem przyciągam, to jeszcze go stunuję. Coś pięknego. Jesteś numerem jeden, pierwszy meczek za mną. Lecimy z odblokowywaniem karnetu dalej. Więc let's go, moi drodzy. Następny meczek zagramy sobie oczywiście nowym Karlem. Lecimy dalej. Co mamy tutaj do odblokowania? Powyżej 30 poziomu. Nowa odznaka. Od razu odblokowywuję.
Patrz mi w oczy, Buzz. Taka to jest odznaka. Kolejny poziom, kolejny poziom. Kolejna odznaka, płaczący Buzz. Lecimy dalej. Mega skrzyneczka. Kolejna. Ja sobie te mega skrzynki zostawię, żeby wymaksować sobie Buzza oraz nowego zadymiarza Griffa, który niebawem się pojawi. Mamy tutaj nową odznakę, a jest nim wkurzony Buzz. Okej, okay, niech będzie. 100 punktów mocy. Tu mamy też Buzza, nowa odznaka. Epicka, zakochany Buzz, okej. Okay. No i tutaj mamy też Buzza z łapką w górę, więc jeżeli jeszcze nie zawiesz łapki w górę, no to w tym momencie klikaj, no bo Buzz tak pokazuje, tak? Więc słuchajmy się Buzza wszyscy razem. Dobijamy do 50, moi drodzy. Pyk, pyk i kolejna odznaka. Dobrze, moi drodzy, mamy 50 poziomów za nami, ale dobra, nie wytrzymam, nie wytrzymam. Dobiję sobie do tej przekozackiej emotki. Jest to emotka od nowego skina do Buzza, a teraz, moi drodzy, weźmy sobie szybciutko naszego Karla i zagrajmy Karlem meczek, bo ja muszę się nacieszyć naszym nowym skinem i lecimy. No, zobaczymy, jak nam pójdzie. Na Karlu mam nieco więcej puszek niż na bazie, więc będzie troszeczkę ciężej. Hop. Aha, że takie dymy od razu, widzowie. Ten serc chyba leży? A oczywiście, że leżysz, gościu. Nita? Nita, zostaw mojego Power Cubesa. Co mogę powiedzieć o tym skinie? No jest zarąbisty po prostu. Zobaczcie, sobie normalnie surfuję, rozumiecie? Surfuję sobie w Brawl Starsie deską surfingową. XD. Nita, odejdź. Nawet nie podchodź, Nita. Kill off jest po prostu przecudowny. Dobra, kroję to wszystko i uciekam. No i leżysz, moja droga, niestety. Tak jest, bo Shellka cię dojeżdża, byczku. Ona 8 power cubesów ma, ta Shelly. O nie, tu jeszcze jest Nita, dobra. Tą Nitę muszę zamknąć, bo jak jej nie zamknę, to ona mnie zamknie. Jeszcze Amber! Nie no, są dymy, widzowie. Okej, okay. Mam ulta nabitego, więc zawsze mogę uciec. Poczekam tylko. Uda mi się! Patrz! Leży! Wyjaśniła mnie Amber, a ja ją. Dobra, nieważne. Plus dwie puszki. Szkoda, że się nie udało wygrać. Lecimy dalej z odblokowywaniem karnetu, bo trzeba odblokować nowy skin do Buzza. Pozdro, bananek. 30 gemów i nowa odznaka do Buzza. Super. Pyk, pyk. Kolejna odznaka do Buzza. Elegancko. Fajne są te odznaki. Legendarne. O, ta jest taka fajna, ale w ogóle to nie widać, żeby on płakał. Lecimy dalej. I to jest odznaka szefowska. To jest odznaka joysticka. Zobaczcie, sama mordka pieska. Pięknie, pięknie. Tutaj mamy Buzza, który... Co? Pokazuje coś takiego? Okej. Okay. Tutaj mamy Buzza, który pokazuje... Zostaw łapkę w górę, więc musicie to zrobić. I lecimy dalej. Tu mamy Buzza, który jest właśnie taki wystraszony. 500 punktów mocy. Nowa odznaka do Buzza. Otrzymasz nagrodę, ponieważ masz już tę odznakę? Co? To odbierzmy sobie boksika. Dlaczego by nie? No i punkty mocy do Buzza. I moi drodzy, uwaga. Uwaga, odblokowywujemy najlepszy skin do Buzza, czyli zły Buzz. Tak jest, 70 stopni karnetu kupione. I on zawsze tak stoi tyłem, jak taka gwiazda rocka. Podrzuca sobie joysticka pieska. No i wiecie, generalnie jest totalnym szefem. Mi się mega podoba ten skin. Od razu go ubieramy i lecimy walczyć, widzowie. Lecimy walczyć. Pstryk, wybierz. I żeby tego było mało, to lecimy na sam koniec. I ja od razu robię taki show. Patrzcie, pyk, 500, Buzz, okej. Okay. Punkty mocy wciśnięte w Buzza, jeszcze sobie go ulepszymy. Nie na maksa, będziemy polowali na Star Powery jutro. Więc mamy na nim 6 poziom mocy, jesteśmy już totalnymi kozakami i chyba sobie zagram z kimś w parze. Może trafię na jakiegoś mojego fana. No i dobra, moi drodzy, lecimy. Kogo mi dobrało? Halo, halo. No niestety to nikt nie jest z Polski. Szkoda. Ale chłop pewnie jest w szoku, że już mam full level. Patrz mi prosto w oczy, mordko. To jest jakiś Poco, który jest od razu nokautowany przeze mnie. Jest. Oro, pięknie. Ale żeśmy to zrobili. Mój chłop nawet nie zdążył strzelić. A ja ładnie tam od razu ultem wleciałem w Daryla. Daryl został zestunowany. Taki jesteś. Muszę uciekać. Nie trafiłem, o nie, najgorzej. Nie trafiłem w ścianę, dobra. Kroję wszystko. Muszę uciekać! Udało mi się uciec przed tym Brokiem, widzieliście to? Jestem wkurzony na ciebie, byczku. To się źle skończy. Dawaj, Brok! Atakuj go, przecież ty masz osłonkę! Dobra, wyjaśniony. 8 power cubesów. Brok już zniknął z mapy. Jackie. I nie zdążyłem się do niej jeszcze przyciągnąć. Wygrywamy w wielkim stylu. Szybki meczek, ale to jest... Niedosyt, czuję niedosyt. Jeszcze raz musimy zagrać, ale tym razem w trybie solowym. Zobaczymy, jak ludzie będą na mnie reagowali.
Wielu z was pyta mnie w komentarzach, Farel, kiedy live? Oraz w wiadomościach prywatnych na Instagramie. No, moi kochani, live'a na chwilę obecną nie odpalam, bo jest po prostu za ciepło. A też nie mam możliwości, bo teraz mam też echo w pokoju. I byłoby to takie trochę nieprzyjemne, ale spokojnie, nie martwcie się, na pewno będziemy robili live'iki z Brawl Stars już niebawem. Więc uzbrójcie się w cierpliwość. No i oczywiście, jeżeli macie możliwość wyjścia na dwór w tak piękną pogodę, no to korzystajcie z tej pogody, bo u nas naprawdę w Polsce bardzo mało i bardzo rzadko jest ciepło na wakacje, więc no, każdemu polecam wyjść z domu i nawet w BS-ka sobie pykać pod drzewem na świeżym powietrzu, niż siedzieć w domu i się dusić. Dobrze, moi drodzy, ja już tutaj ładnie oro robię, mam 5-6 power cubesów, wjeżdżam po jakiegoś chłopa, 3 zadymiarzy, no nie mam pytań, halo, gdzie wy jesteście, panowie, bo w ogóle was nie widzę, jest, jest i on, przyciągam się do ciebie, byczku, i cię nokautuję, Jackie, ciach, 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 do widzenia, został jeden zadymiarz, to taki, Daryl, czy jakaś szelka, szelka, siema szelka, chcę sobie nabić ulta i wykończyć ją w pięknym stylu. Przeciągam się, stunuję i bomba w oko. To jest przekozacka kontra na postaci na blisko. Bo wyobraźcie sobie, przyciągamy się ultem, nieważne czy to jest Bull, Shelly, Daryl, El Primo, Rosa, to i tak dostanie stuna, czyli go zatrzyma na sekundę, dwie, a ty jesteś w stanie jeszcze wjechać mu z kontrą. Coś pięknego. Także, moi drodzy, to by było na tyle. Ja jestem zadowolony, że udało mi się odblokować baza, przekozacki skin. Przepraszam jeszcze raz wszystkich za echo w moim studio, ale dopiero będę jutro je wygłuszał. Mam nadzieję, że przyjemnie i tak wam się oglądało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, wspierajcie z kodem Farel. Dziękuję ślicznie wszystkim za wsparcie, a my widzimy się prawdopodobnie już jutro, jak wymaksuję nowego zadymiarza. Trzymajcie się, cześć!